No, to nie jest zwykły mecz, to jest mecz szóstej ligi, pierwszy po miesiącach i jedyny dzisiaj, więc to nie może być zwykły. Kurwa! Józefowie Józefów to gospodarze, goście to naprzód stare babice, a dzisiaj w roli eksperta najwierniejszy kibic Józefowi, proszę bardzo, ostatni raz na meczu był w 79. Jak było? 0-0. Bardzo się zmienił skład przez te lata? Tak, mieliśmy problem, żeby rozpoznać gospodarzy, w jakich koszulkach grają. Początkowo kibicowałem czerwonym, bo wydawało mi się, że to Józefowie jest. Pierwsza połowa już za nami, na szczęście. Dobra była? Bardzo dobra. Brawo! Za co to brawo? Ale cieple jest, się bije. Przez pierwsze 30 minut nie było żadnego strzału na bramkę, ale potem jak się zaczęło... No i okienko. Ożeż, kurwa! I do przerwy jest 2-2. Uderz to, kurwa, nie kiwaj! Ale ja dziś wiem, że nawet jakbym był entuzjastą wielkim grania w piłkę, to w taką pogodę to chyba nie chciałoby mi się wyjebać się na to, kurwa, zobaczyć jakiś lodzik taki na tej sztucznej murawie. No ale w pierwszej połowie odstawiali nogę trochę, nie? Właśnie, jutro pierwszy dzień wiosny. Pan już kilka tych dni wiosny ma na swoim koncie. To proszę jakąś anegdotkę przygotować o... Wiosenną? O dniach wagarowicza. To było tak dawno, człowieku. Ja też naprawdę nie chodziłem na wagary. Nie chodziłeś na wagary? Ja też nie wagarowałem za bardzo. Ja się bałem. Wszyscy chodzili non-stop. A my z naszą grupą nie chodziliśmy w ogóle. I stwierdziliśmy nagle, że pójdziemy sobie gdzieś. No i tam czailiśmy się. Nagle był ten moment, wychodzimy. I trafiliśmy przed wejściem na nauczycielkę, naszą wychowawczynię. Wagary się zakończyły. Była od razu prośba wychowawczyni, była tam gdzieś złożona prośba, żeby nas relegować ze szkoły. O kurwa! No, druga połowa zaczęła się od bardzo mocnego akcentu, operatorskiego zwłaszcza, bo zaspałem i nie nagrałem bramki. O, 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 o! Wiesz jakąś anegdotkę? Ja to przetrwanie walczy, kurwa, jak nie zamarznąć, to już mam anegdotki. Ale się zrobiło meczycho. Porywająca gierka. Zielonym się nie chce, czerwoni nie potrafią. Ja szczerze to mam dość. Czego? Emocji po prostu, nie dźwigam już. Korzystając z okazji, że na boisku wieje nudą, to ja mam historyjkę o wietrze z tego weekendu. Historyjka jest taka, że w jednym z meczów chyba, gdzieś nie wiem, Wielkopolska? Mecz został przerwany w 8 minucie z powodu zbyt silnego wiatru. A zespół, który grał, jak mógł się nazywać? No Wicher. Huragan. I po tej wzruszającej historyjce ta sytuacja na boisku się zmieniła. O, 4-2 się zrobiło. A może z wiatrami jakąś anegdotkę pan ma? To ja miewam w tym wieku. Kurwa. Jak sobie z tym radzisz? Nie radzę sobie. Ale bardzo miłym akcentem jest to, że na tym wydarzeniu sportowym nikt nie spożywa alkoholu. Nie. Wódka to nie alkohol. No ja ty kiedyś mówiłeś, że grałeś w ogóle w tym Józefowi. Ja? Na skrzypcach, kurwa. Grałeś Józefowi na skrzypcach? Kurwa, jak mi zafundowałeś widowisko, przeżycie i emocje, to ja pierdolę. No przecież ty mnie tu wyciągnąłeś. Kurwa. A, doliczony czas gry, zaraz się wydarzy coś. Ty kurwa. O kurwa. A? Chciałeś? Masz. No skoro tak się sytuacja rozwija, to może niech doliczy jeszcze z pół godziny. Nie, kurwa. Brawo. Zadowolony? Zajebiście. Nie, wynik cieszy. Pierdolę jak zmarzłem, ty kurwa. Nie narzekaj. Ja pierdolę. To za zwycięstwo. Za zwycięstwo.